Stary wstał. O czym ja mówię? Maciek, filmy się pojawiają normalnie cały czas. Gówno, prawda? Znaczy, pojawiają się, ale to są filmy nagrane miesiąc temu i wrzucone i czekały na publikację. Nagrywałem kurwa z miesiąc. Ten mikrofon nie! On nie jest podpięty! On nic! On nie słuchajcie go! Pierdol się! Zapytajcie sobie się pewnie, czemu tu jest tak ładnie? Posprząta! O kurwa! Zapaliłem światełko. Drugie światełko. I pali się! Kolo! No, więc nagrywam ten film, bo wracam na YouTube. Jakby dalej się będą pojawiały te filmy jeszcze przez chwilę, te przez miesiąca, nie? Bo mam ich jeszcze trochę na dysku. Ale no, bo już wracam do toku nagrywania, już jeden film nagrałem z Fangame of Nafa. Właśnie, tytuł tego filmu to Porozmawiajmy. Więc porozmawiajmy sobie. Cześć, jestem Maciek. Jestem pierdolnięty. A więc YouTube. Serwis internetowy założony w lutym 2005 roku, który umożliwia bezpłatne umieszczanie, nadawanie na żywo, ocenianie i komento. Będę szczery, okej? Okay? Nie wiem, co ja tu robię. Nie wiem, YouTube się zmienił, nie wiem, czy zauważyliście. Jakby kiedyś był, nie wiem, Blołek, Mandzio i Rezi, nagrywający Minecrafta, nie? A teraz, nie wiem, jest coś takiego, że są lifehacki, streamowanie, jakieś... Jeżeli uciekniesz, to wygry... Kto to pisał? A więc dziś pogadamy ogólnie o YouTube, nie? Polski YouTube. Strasznie się zmienił od tak dłuższego czasu. Bo jakby popatrzmy. Strasznie stał się family friendly, nie? Naprawdę. Na przykład Blołek. Wspaniały youtuber. Wielki minecraftowiec. Wspaniały ojciec i bohater wojenny. Nie. Gdzie jest stary Blo, który, nie wiem, nagrywał, bo... Nie wiem, na starym komputerze, Minecrafta. Znowu mam bana. No ja pierdolę! Nie wiem, było jakieś... Naprawdę, te dziwne filmy robisz, naprawdę. Może jeszcze jakiś unboxing Serio, kurwa? Mandzio. Pogadajmy teraz o Mandzio. Uciek z YouTube'a. Umówmy się. Z pierwszy z YouTube'a, nie ma go. Streamuję na Twitchu, sam czasami przychodzę na tego streamu i są fajne. Mandzio się nie zmienił. Charakter? To prawie taki sam. Zachowuje się tak samo, jest sobą, robi to, co lubi. Wspaniałe to jest, naprawdę. Szanuję. Aczkolwiek, jego filmy na YouTube... To są szoty z Twitcha. Nie nagrywa już, tylko wrzuca szoty z Twitcha. Rezi, nie? Rezi, według mnie, popadł w takie coś, co nazywam syndromem ekipy. Co to jest? Już wam tłumaczę. To jest wtedy, to jest coś takiego, że youtuberzy zazdroszczą Freeze'owi ekipy. Nie wiem, na przykład taki Team X, jakiś dom... Kurwa. Czemu mi monitory zkosły? Team X, jakieś domy TikTokerów... No to i Rezi, no. Znaczy, może u Rezi'ego nie wszyscy mieszkają w jednym domu, nie? Chociaż to też się już zdarzało tam na jakimś wyjeździe. Nie pamiętam. Aczkolwiek, nagrywają wszyscy w jednej ekipie, nie? I tak też się stał strasznie family friendly, nie? Jakby jest inaczej. Jest inaczej, jest trochę tak bardziej miły. Może już dorósł, jest taki bardziej po prostu dorosły. Bardziej wyrafinowany. Nie wiem, może tak jest. Ale co... Chcę osiągnąć, mówiąc wam te trzy rzeczy. Zobaczycie jakąś zależność między nimi? No, God! No, God, please, no! No! Kurwa, jebana. Ta zależność jest taka, że oni spadają z YouTube'a. Trochę się ten YouTube nie chcą już być na YouTubie tak bardzo. Jakby, rozumiecie, YouTube się strasznie zmienił i właśnie to, te trzy osoby pokazują to. Jadą chłopakom i myślałam, naprawdę, fajne filmy robią dalej, wszystko jest git, content świetny, dobry, podoba mi się nawet. Karol, kurwa przestań. Denerwuje mnie na przykład Fariel, no... Co to ma być? Powiedzcie mi, no jak, dlaczego? Ale to jest naprawdę śmieszne. To jest śmieszne do tego stopnia, że Fariel założył sam osobny kanał. Rozumiecie to? On sam zrozumiał, że jego widownia na głównym kanale jest jakby mniejsza, taka młodsza, no że młodsza, nie? Jakby nie można się cały czas wybijać na Fortnite, Brawl Stars i Clash of Clans, czy Clash Royale, czy co to no? Maciek, ale ty też nagrywałeś Fortnite!
Dość kurwa, przebrała się miarka. Młodsza widownia troszeczkę zmienia i oglądałem co innego, prawda? No. Ja sam nie mam 18 lat, nie? No, ja to się wychowałem na, nie wiem, właśnie Rezim na przykład. O Rezim, Mandziu, nie wiem, SKKF-ie, Hogatym nawet, o Naruciaku, Elevenie. No, no, o, dobrze, że wspomniałem o Elevenie. Eleven, nie? Popatrzcie na Elevena. Eleven nie zmienił kontentu. Dalej jest taki sam. I on się nie przejmuje współpracami, nie przejmuje się pieniędzmi tak bardzo. Jakby, widzieliście u Elka współpracę? Tak średnio, nie? Nie ma za często. Tak średnio to. Niby, ale Eleven się nie przejmuje, że powie, kurwa, ja pierdolę, nie? I żółty dolarek i nie zarobi na filmiku. Właśnie teraz tak przeglądałem sobie przed chwilą tych YouTube'a wcześniej, nie? I przypomniałem sobie o Tritsusie. O, Tritsus. Tritsus. Nie kojarzycie? Ja też nie. Kojarzycie na pewno Dillera i Doknesa, nie? To on tam z nimi kiedyś nagrywał czy coś. Jakoś tak. I minecraftowy YouTuber, taki znośny, tak mi się wydaje przynajmniej, że był znośny kiedyś, nagrywa takie rzeczy. Testujemy najobrzydliwsze pranki na nauczyciela w szkole! Albo zamknięci jako zabawki w dwóch niezniszczalnych boksach. No ja pierdolę. Naprawdę, dzisiaj oglądałem dziwne rzeczy. Już nie wspomnę o tym, że oglądał kamerzysta, nie? Jakby... Prime MMA. O! Jeszcze o tym. Porozmawiamy sobie o Prime. Prime MMA to jakby zrzeszenie martwych influencerów, którzy zrobili bardzo dużo złego. Nie wiem, co tam robi Meduza, ale okej. Okay. Żeby jeszcze im dawać atencję. Kurwa, serio? A tak a propos, bo jakby wiecie, kto jest głównym klaunem tego cyrku? Don Cassio. Cassiusz. Jak już kiedyś Gimper tam wspomniał w ostatnim filmie, Cassiusz dostał pismo od Fame Map, bo złamał z nimi kontrakt. Więc nie wiem, czy będzie miał z czego zapłacić, ale to już wam powie Tomek. Zgodnie z informacją, którą przekazali włodarze Fame'u, Don Cassio w momencie, w którym ogłosił się włodarzem Prime'u i zdecydował się zawalczyć w innej federacji niż Fame, ciągle miał obowiązujący zakaz konkurencji, który wynikał bezpośrednio z umowy, którą podpisał z Fame MMA. Z racji tego, że każdy zawodnik, ja też tak miałem, ma zakaz konkurencji nawet po zakończeniu umowy na kilka miesięcy i ten Cassiusz miał zakaz konkurencji na 12 miesięcy od zakończenia jego umowy, a jednak ten zakaz złamał, to Fame MMA zdecydowało się go pozwać na kwotę 1 000 000 zł. A jak już jesteśmy przy pozwach, to tak myślę, Lek się wrócił. Fardęgi na filmie, w Psiakobusie. No fenomenalnie. Tylko nie rozumiem, YouTube się tak na tyle się YouTube zmienił, że jakby wszystkie rzeczy, które nie pasują, idą do sądu. Wyobraźcie sobie sędziego, który ma przeanalizować sprawę, że ktoś, no, ja screenshot przyciąłem. On przyciął screenshot. Wziąłem screenshot. Nie zamazałem twarzy. Czy nie można zrobić coś takiego? No komu zrobił parę rzeczy źle? No zrobił źle, jakby naprawdę rozumiem, zrobił źle, że się zachował. Ale nie można, nie wiem, pójść, pogadać, zbić pionę, pójść, napić się, nagrać story razem, że wszystko już jest git, on cię przeprasza na widowni, u widowni Leksia, że monitory. Nie wyłączajcie mi się, że jakby pomylił się i to tyle. Jakby... Tyle? Może by to jakoś naprawiło to? Bez pozwu? Jakby, co jest jeszcze gorsze, to Lek się nawet nie wie, na jaką kwotę chce pozwać go. I co jest w sumie w tym pozwie? Jakby, on nic nie załatwia z tym pozwem, tylko jego prawnicy. On nic nie robi przy tym. On kurwa nic nie robi. Nie wiem, YouTube się strasznie zmienia. Ja tu chyba nie pasuję. Przenoszę się na Pornhuba. Zapraszam na moje konto. Mam jeszcze w planie jeden film taki. Jeżeli wam się podobał ten, no to zostawcie jakieś tam łapkę w górę, nie? Suba. Chociaż... Jeżeli będzie stopę w górę, dołączam, zgłaszam się do trzeciego Teamu X. Do trzeciego Teamu X, rozumiecie? Trzeci Team X i ja tam będę. Nie zostawiajcie łapy w górę, dislike proszę, nie? Jakby...